Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej. Wybaczcie, że tak spoglądam w dół, ale idę, że tak powiem, po torach i nie chciałbym zaliczyć, że tak powiem, wpadki w niepożądane kamloty. Dziś wybrałem się do miejscowości Janówek. Postaram się sfotografować jakiegoś jelenia, jak oczywiście się uda, bo nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Zobaczcie, jaką mam mega pogodę. Wschód słońca jest, że tak powiem, za mgłą, więc w odległości do 30 metrów nic nie widać. Całkowite mleko. Standardowo dzisiaj będę fotografował Nikonem D610 i Sigmą 150-600. No cóż, zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj się potoczy. Parę minut temu w mega gęstej mgle zauważyłem jednego jelonka. Wyciągnąłem aparat i próbowałem go sfotografować, ale niestety mgła była zbyt gęsta, że nie było opcji i szans dla autofokusa. Próbowałem wyostrzyć manualnie, ale jednak było zbyt ciemno, jednak wizjer to nie jest to, co byśmy chcieli. No nic, może za niedługo. Może niedługo uda się coś sfotografować. Póki co idę naprzód i udaję się w stronę łąk. Więc za niedługo się przebiorę, jak tylko dotrę do troszeczkę lepszego terenu, gdzie mogę się swobodnie poruszać. Póki co, to czekajcie cierpliwie. Zobaczcie tą drogę, jaka jest przecudna. Wcale mi się nie zdziwi, gdyby za parę minut, gdy się przebiorę, wyskoczyłby mi jakiś jelonek, ewentualnie sarna. Okej. To szybkie przebieranko i zaczynamy przygodę. Okej, więc tak. Parę dni temu dojrzałem na Allegro taki niewielki, lekki gadżet. Pomyślcie sobie, jest to, no tak powiem, taki wodostrzelny kaptur. Ja wiem, że plecaki dobrych firm mają kaptur wbudowany. Mój ma też, ale chodzi o to, że on jest, widzicie, taki prawie jak mój strój, więc zwiększa to szanse na to, że ta jednak zwierzyna, nawet gdy będę nie z odpowiedniej strony podchodzić do zwierzęcia, to nie będzie tak widziało czarnego plecaka, a będzie widziało jakieś tam przechodzące drzewo, ewentualnie drzewa nie chodzą, wiem. Montaż tego jest bardzo szybki. W miarę możliwości naciągamy tylko, tak powiem, gumę na sprzęt i lecimy. Cyk. Jeszcze dopniemy zamek. Fajnie, bo guma jest dosyć mocna, więc można śmiało dużo rzeczy schować. O. Cyk.
statek. Zobaczcie, jak to fajnie się troszeczkę ten statek tutaj chyba wadzi. Aczkolwiek... A, odczepił mi się zawias. A, szybko go zamontujemy z powrotem. A, tu jest. Więc jako tako, po japońsku, widzicie, plecak jest w miarę zabezpieczony przed wilgocią. I na moich plecach wygląda równie oldschoolowo. Zakup ten był w granicach 15 zł plus przesyłka, więc myślę, że na każdą kieszeń, a fajnie będzie to współgrało z całym kombinezonem. Dobra, my tu gadu, a jednak kadry nam uciekają. Idę teraz na wprost tej drogi, więc chwilowo chyba się rozłączę i zobaczę, czy uda mi się coś sfotografować. Właśnie coś usłyszałem. Coś jest w krzakach. Na wprost mnie. Macik, co? Niesamowity widok. Kapitalny krajobraz. Prawdopodobnie to były żołędzie spadające z drzewa. Okej. Idę tą łąką dalej. Może akurat mi coś wyjdzie przed obiektyw. Sojka hałasuje. Na razie żadnej zwierzyny nie napotkałem. Dziwne. Taki piękny widok. Piękna mgła na łące. Powinna być zwierzyna. Cicho tutaj, jak na cmentarzu. Na razie widziałem tylko parę dzięciołów, kowalików. Dzięcioł nadaje alfabetem Morsa.
Więc tak, podsumowując dzisiejszy dzień, było całkiem przyjemnie. Niestety nie udało mi się sfotografować jelenia, ani żadnej sarny, ale udało mi się znowu sfotografować prawdopodobnie myszołów i jeszcze jeden ptak, jest to prawdopodobnie jakiś sokuł, ale muszę jeszcze zobaczyć w internecie, jaka to odmiana i gatunek. Mam też cichą nadzieję, że wideo, jak i fotografie, które dzisiaj wykonałem, będą Wam się podobały. I jeszcze jedno, jak zawsze na koniec filmu, jeśli podobają Ci się filmy, które robię, i fotografie, proszę zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i oczywiście skomentuj coś pod filmem. Chętnie odpowiem na wszelkie zadane pytania. Dzięki, że oglądałeś wideo. Do za tydzień. Trzymajcie się. Hej.